Diablo miał swoją światową premierę 31 grudnia 1996 roku. Jest to pierwsza odsłona serii zaliczana do kanonu Action RPG. Wyprodukowana została przez Blizzard North, a wydawcą został Blizzard Entertainment. Podczas gry sterujemy jednym z trzech bohaterów: wojownikiem, łotrzycą albo mnichem. Akcja gry rozgrywa się w miasteczku Tristram, gdzie gracz musi zwiedzić podziemia miasta, aby oczyścić je ze zła. Głównym przeciwnikiem jest tytułowy Diablo, którego można zniszczyć na 16 poziomie podziemi. Gra ukazała się na PC, jak i w marcu 1998 roku na PlayStation, gdzie wyglądała trochę inaczej. Ostatnie statystyki sprzedaży znane są z 2001 roku. Już wtedy gra sprzedała się w nakładzie 2,5 miliona kopii na całym świecie. Diablo Hellfire to rozszerzenie do Diablo, które ukazało się 15 września 1997 roku. Gracz miał tu do dyspozycji druida i dwie ukryte postacie, czyli barda i barbarzyńcę. Głównym motywem rozgrywki jest unicestwienie demona, który znajduje się w nowej lokacji, krypcie. Do tego gracz może zwiedzić nowe gniazdo. Zostały dodane nowe zbroje, zaklęcia i broń, a także magiczne właściwości przedmiotów oraz możliwość noszenia większej ilości złota w ekwipunku. Po 3 latach, a dokładnie 29 czerwca 2000 roku, ukazuje się Diablo 2, wyprodukowana i wydana przez ten sam skład co część pierwsza. Akcja gry toczy się w niedalekiej przyszłości po wydarzeniach z Diablo. Gracz zaczyna w obozowisku Łotrzyc, gdzie dowiaduje się, że zło nawiedziło ponownie świat Sanktuarium. Po uwolnieniu Deckarda Cain'a okazuje się, że Diablo przeżył i musimy go unicestwić ponownie. Tym razem Blizzard dał nam do dyspozycji 5 postaci: barbarzyńcę, nekromantę, paladyna, amazonkę i czarodziejkę, a także zwiedzamy 4 miasta. Są to obozowisko Łotrzyc, Lud Golen, Doki Kurast i Forteca Pandemonium. W związku z tym gra jest podzielona na 4 akty, a w każdym musimy wykonać po 6 zadań prócz aktu 4, gdzie są tylko 3. Gra odniosła ogromny sukces komercyjny. Już po roku od wydania sprzedały się 4 miliony kopii na całym świecie, a gra uważana jest za jedną z najważniejszych w historii. Na dokładkę, rok później, czyli 27 czerwca 2001 roku, ekipa z Blizzard daje graczom dodatek do Diablo 2, Pan Zniszczenia. Mamy możliwość wcielenia się w dwie nowe postacie, druida i zabójczynię. Dodany został także nowy akt. Akcję rozpoczynamy w mieście Harrogate, a naszym celem jest zniszczenie ostatniego demona z Mrocznej Trójcy, Bala. Dodane zostały nowe przedmioty, większa skrytka do przechowywania przedmiotów, nowa klasa najemników, a także została poprawiona rozdzielczość gry. Na kolejną odsłonę gry gracze musieli czekać bardzo długo, gdyż dopiero 15 maja 2012 roku ukazało się Diablo 3. Produkcją i wydaniem zajęło się Blizzard Entertainment. Gra rozpoczyna się 20 lat po wydarzeniach z Diablo 2. Podczas powrotu Deckarda Cain'a do ruin katedry Tristram, kometa z nieba spada w to samo miejsce, gdzie kiedyś pojawił się Diablo. Okazuje się, że był to jednak Archanioł, Tyrael. Informuje nas, że nadciągają ponownie władcy piekieł na świat. Twórcy do wyboru dali nam tym razem 5 postaci. Są to barbarzyńca, szaman, czarownik, mnich i łowca demonów. Gra podzielona jest na 4 akty. Wykonujemy tam zadania zlecone przez mieszkańców bądź losowo pojawiające się w grze. Tym razem ukazała się na komputery stacjonarne, PlayStation 3, Xbox 360, a także na PlayStation 4. Planowane jest również wydanie na Xbox One. Sprzedaż według statystyk z początku 2014 roku wyniosła 15 milionów kopii na wszystkie platformy. Ostatnim jak na razie podmuchem z czeluści piekieł jest dodatek do Diablo 3, Reaper of Souls. Ukazał się 25 marca 2014 roku. Gracz może przemierzyć dodatkowy akt umiejscowiony w zachodniej Marcie. Otrzymujemy też nową postać, krzyżowca. A do tego tryb przygodowy, nowe potwory, nowe bronie, czary i możliwość zwiększenia poziomu do 70. Jak na razie ukazała się na PC, ale jest planowane wydanie również na PlayStation 4 i Xbox One.